Po co czytać Biblię? Żyjemy w świecie, w którym najważniejsza jest informacja. Jesteśmy bez przerwy bombardowani wiadomościami. Podobno sobotnio-niedzielne wydanie New York Timesa przynosi więcej informacji niż człowiek żyjący w XIX wieku otrzymywał przez całe życie. Problem nie polega na tym, że dziś dostajemy tyle informacji, tylko na tym, że za tydzień będzie kolejne wydanie New York Timesa i tak naprawdę nie będzie czasu, żeby te dane w jakikolwiek sposób skonsumować. Mamy dzisiaj bardzo wiele informacji, mamy też bardzo wiele narzędzi do ich pozyskiwania, ale wszyscy chorujemy na brak sensu. W średniowieczu człowiek też nie był w stanie opanować wszystkich informacji. Średniowieczny ksiądz też nie znał wszystkich imion świętych, a na pewno nie znał wszystkich ich biografii, ale miał w sobie rodzaj szkieletu, który był szkieletem sensu. I każda informacja, jaką zyskiwał, była wkomponowywana w to, co już miał w sobie. Właśnie to możemy otrzymać z Biblii. I to jest pierwszy powód, dla którego trzeba ją czytać. Drugi powód również zawiera się bardziej w samym człowieku niż w Biblii. Mianowicie człowiek jest dzisiaj bardzo samotny, w szczególności Europejczyk. Będąc w Teze, spotkałem się z jednym z uchodźców, którzy są tam goszczeni przez braci. Pytałem go, co jest dla niego najtrudniejsze, odkąd zamieszkał w Europie. Powiedział, że najtrudniejsza jest dla niego samotność. Stworzyliśmy taki świat, w którym każdy żyje sam. Ta samotność prowadzi nas do myślenia, że nikomu nie jesteśmy potrzebni. A to jest niesamowite kłamstwo. Jeśli weźmiemy Biblię do ręki, usłyszymy, że jesteśmy bardzo potrzebni, że jesteśmy chciani, że jesteśmy w sposób aktualny teraz stwarzani. Każdy z nas istnieje dlatego, że Bóg go chce w tej chwili. Stwarzanie jest dziełem ciągłym Boga. Średniowieczni mówili creatio continua, czyli ciągłe stwarzanie. Chcesz poczuć, że jesteś stwarzany? To zbadaj sobie teraz puls. Skąd to masz? Bije ci puls, bo Bóg chce, żebyś żył. Otwieram tę księgę, bo nie chcę być samotny. A nawet inaczej. Otwieram tę księgę, bo Bóg nie chce, żebym ja był samotny. To nie my szukamy Boga, tylko On nas szuka. To Bóg przychodzi do nas ze swoim Słowem. Ale jak połączyć Biblię z naszym życiem w XXI wieku? To takie dość bezczelne pytanie. Tak jakby człowiek XXI wieku już nie musiał czytać Biblii, bo ona nie ma mu nic do powiedzenia. Gdyby był tym biedaczkiem średniowiecznym, to tak, ale my już jesteśmy za mądrzy. W rzeczywistości Biblia zawsze wymagała pokory. Augustyn pisze w Wyznaniach, że kiedy zaczął czytać Biblię, zaraz ją odłożył. Stwierdził, że jest za prymitywna. On się naczytał pięknej literatury greckiej i Biblia była dla niego zbyt prostacka. Żaden styl. Potem mówił o sobie w ten sposób. Moja pycha tak mi nadeła policzki, że przestałem widzieć. Spróbujemy tak się nadąć, żeby przestać widzieć. Komu się udało, jest bardziej pyszny niż święty Augustyn. Augustyn jest bardzo szczerym świętym i to, co mówi, jest prawdziwe. Trzeba się nauczyć języka Biblii. To wymaga pokory. W przeciwnym razie bierzesz księgę Jonasza i zaczynasz się śmiać, że jakiś wieloryb mógł przez 3 dni i 3 noce nosić gościa w brzuchu. Będąc ludźmi XXI wieku, potrzebujemy odpowiedniej pokory, by czytać Biblię. Ale fundamentalne pytania, jakie zadajemy dzisiaj, nie różnią się zasadniczo od tych, które mieli ludzie w czasach Augustyna. Kim jestem? Skąd jestem? Dlaczego urodziłem się tutaj i teraz? Dlaczego kocham? Dlaczego cierpię? Dlaczego umrę? Te pytania przytacza papież Franciszek w swoim liście apostolskim Admirabile Signum. Admirabile Signum, czyli zdumiewający znak. Papież mówi o żłóbku Pana Jezusa w Betlejem. Mówi, że na te najważniejsze pytania Bóg udzielił odpowiedzi, stając się człowiekiem.
czyli ostateczną odpowiedzią nie jest tekst, nawet najpiękniejszy tekst, ale osoba, słowo wcielone. Tym, co jest najpiękniejsze w Biblii, na przykład kiedy czytamy tę księgę Jonasza, jest jej wypełnienie się na osobie Jezusa Chrystusa. Ja miałem dość długo kłopot z modlitwą psalmami. Każdy ksiądz modli się psalmami na okrągło, ja też to przyrzekłem ponad 30 lat temu. Najpierw przyrzekłem, a potem stwierdziłem: oho, będzie kłopot. Ale jak się ma kłopot, to można spytać kogoś, kto jest mądrzejszy. Zapytałem księdza, który uczył mnie czytania Biblii: jak ty się modlisz psalmami? I on mówi tak: kiedy czytam psalm, pierwsze pytanie, jakie mu zadaję, to w jaki sposób wypełnił się on na osobie Jezusa. Reszta jest konsekwencją. Jeśli ten psalm wypełnił się na osobie Jezusa, to może się wypełnić także na mnie. Wtedy ten psalm staje się słowem Boga o mnie. Nie jest już żadną teorią, nie jest żadnym najbardziej idealistycznym tekstem. Bóg nie mówi po to, żeby sobie pogadać. Bóg wypowiada słowo, które ma się spełnić na mnie. I to mnie prowadzi do ostatniego krótkiego stwierdzenia. Nie chodzi o to, czy mamy czytać Biblię, tylko jak ją czytać. Chciałbym przywołać jedną scenę z Ewangelii, najlepszą, żeby to pokazać. To jest zwiastowanie. Wiemy, że w zwiastowaniu Bóg mówi do Maryi przez anioła, ale rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że ten anioł mówi wyłącznie cytatami ze Starego Testamentu. Bóg mówi do Maryi słowem Biblii, tylko że to słowo jest teraz słowem o niej. Pan z tobą. To pozdrowienie Boga skierowane do Gedeona. Poczniesz i porodzisz syna. To zdanie Boga wypowiedziane do matki Samsona. Potem Bóg mówi: błogosławiona jesteś między niewiastami. Podobne zdanie zostało wypowiedziane do Jaeli w Księdze Sędziów i to samo zdanie dotyczyło Judyty w Księdze Judyty. Maryja, tak jak my, miała tekst pisany Pisma Świętego, ale kiedy otwierała ten tekst, on się stawał żywym słowem Boga do niej i o niej. To nie ona czytała słowo, tylko Bóg czytał jej życie swoim słowem. Dlatego warto czytać Biblię, żeby Bóg nam przeczytał nasze życie swoim słowem.